Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Tematem dzisiejszych zajęć będą równania z wartością bezwzględną. I teraz tak, zaczniemy sobie od definicji. Wartość bezwzględna z x może przyjmować wartość x, gdy x jest większe bądź równe od zera, albo minus x, kiedy x jest mniejsze od zera. Warto zajrzeć sobie do tablic maturalnych na stronie pierwszej. I teraz tak, mamy zadanie pierwsze. Rozwiąż równanie metodą algebraiczną w nawiasie przedziałową. No i teraz tak, od czego zaczynamy? Żeby stosować tą metodę, musimy sprawdzić, kiedy to i to będzie zerem. Czyli piszemy sobie x minus 1 równa się 0 i x plus 3 równa się 0. Czyli x równa się 1 i x równa się minus 3. Będziemy rozpatrywali różne przedziały i będziemy patrzyli właśnie, jak zachowuje się ta wartość bezwzględna. Czyli rysujemy sobie oś liczbową, wstawiamy sobie tutaj jedynkę, tutaj minus trójkę, i tutaj tworzymy przedziały. No i teraz piszemy sobie, że to będzie pierwszy. I teraz tak, takie kółko oznacza w matematyce przypadek, czyli pierwszy przedział będzie w pierwszym przypadku rozpatrywany, drugi przedział w drugim przypadku i trzeci przedział w trzecim przypadku. I tutaj właśnie w pierwszym takim kroku jest ustalenie przedziałów. Ustalenie przedziałów. No i teraz, jeżeli już przedziały są ustalone, piszemy sobie jeden pierwszy przypadek. No i piszemy sobie coś takiego. Jeśli x należy od minus nieskończoności do minus trójki otwartej, to będziemy chcieli zobaczyć, jak zachowa się ta wartość bezwzględna. Możemy to zrobić w klamrze. I piszemy sobie x minus 1 i x plus 3. No i teraz, moi drodzy, jak takie zadanie zrobić? Najlepiej wybrać sobie jakąś liczbę, na przykład między minus nieskończonością a minus trójką w głowie, na przykład minus dziesiątkę. Wybieram sobie minus dziesiątkę i patrzę, jakie będzie wyrażenie w środku. Zobaczcie, minus 10 minus 1 to jest minus 11. A jeżeli minus 11, czyli to wyrażenie w środku będzie mniejsze od zera, stosujemy ten wzór. Czyli przede wszystkim pojawia nam się minus, czyli mamy minus x minus 1. Teraz jak tutaj wstawimy minus dziesiątkę, minus 10 plus 3 to minus 7, czyli mamy ten wzór, bo x są mniejsze od zera, czyli to wyrażenie będzie mniejsze, czyli mamy minus x plus 3. Teraz wszystko wstawiamy do tego równania, które tutaj mamy, czyli piszemy sobie minus x minus 1, dodać, oczywiście plus i minus dano w matematyce minus, to od razu napiszmy minus, minus x plus 3, równa się 4. No i rozwiążmy takie coś. Mamy minus x plus 1 minus x minus 3 równa się 4. No i teraz x na jedno, liczby na drugie, czyli minus x to jest w matematyce minus 2x. Teraz dalej 4 plus 3 to będzie 7, ale odjąć 1 to będzie 6. I dzielimy na minus 2, czyli patrzymy, x to się równa minus 3. No i teraz uwaga, tutaj jest nawias otwarty, jak ktoś by mógł, no to widzimy, jak jest nawias otwarty, no to po prostu piszemy sobie jeszcze raz ten przedział i widzimy, że będzie zbiór pusty. Teraz, moi drodzy, uczmy się tak robić, że tutaj na razie jest otwarty i zaraz ten przedział będzie domknięty w następnym przypadku. Zaraz zobaczycie. Macie drugą sytuację, czyli piszecie, tutaj jest od minus trójki do jedynki. I ogólnie zasada z reguły stosowana jest taka, że tutaj na początku w minus trójce jest otwarte, a później w kolejnym jest domknięcie. No i teraz zobaczmy, czyli tak, jeśli x należy do takiego przedziału, czyli piszemy, jeśli x należy do takiego przedziału, to. No i teraz wypisujemy sobie znowu, mamy x minus 1, x plus 3 równa się. Teraz najlepiej sobie wybrać liczbę między minus trójką a jedynką, na przykład 0. I zobaczcie, jak wstawimy sobie 0, to to będzie na minusie, czyli przed wszystkim stawiam minus, a to już będzie na plusie, bo 0 plus 3 to jest 3, czyli po prostu przepisuję to wyrażenie. No to piszemy sobie coś takiego. Piszemy sobie, wstawiamy sobie to wszystko do tego wzoru. Czyli mamy minus x minus 1, dodać x plus 3 równa się 4. No to mamy minus x plus 1 plus x plus 3 równa się 4. No to to się skróci i 4 równa się 4. Teraz każdy sobie powinien zadać pytanie, czy 4 równa się 4? Oczywiście 4 równa się 4,
Czyli piszemy x należy do rzeczywistych i jednocześnie x należy do tego przedziału. No to moi drodzy, wszystkie liczby, które znacie i jakiś przedział, to będzie ta część przedziałowa, czyli to będzie ten przedział. X należy od minus trójki do jedynki. Teraz trzeci przedział. Znowu zaczynamy od jedynki, ale z racji, że tu było otwarte, teraz zaczynamy od domknięcia. Czyli piszemy, jeśli x należy od jedynki do plus nieskończoności, to... No i teraz piszemy sobie te dwa wyrażenia. X minus 1, x plus 3. No i teraz trzeba wybrać liczbę większą od 1. Możemy sobie na przykład wybrać szóstkę. I zobaczmy, co się stanie. Dla szóstki mamy 6 odjąć 1, czyli 5. Piętka jest większa od 0, czyli stosujemy ten wzór, większa bądź równa. Czyli piszemy x minus 1. A jak tu wstawimy szóstkę, 6 plus 3 to będzie 9, czyli też jest większe, czyli piszemy x plus 3. No i teraz wstawiamy sobie do tego wzoru, który mamy tutaj. Czyli mamy tak, x minus 1 dodać w nawiasie x plus 3, to też może być w nawiasie, równa się 4. No i teraz opuszczamy nawiasy, czyli x minus 1 plus x plus 3 równa się 4. X plus x to jest w matematyce 2x. 4 odjąć 3 to jest 1, ale jeszcze plus 1 to będzie 2. Dzielimy wszystko na 2 i piszemy x równa się 1. I jednocześnie x należy od jedynki domkniętej do plus nieskończoności. No to widzimy, że skoro tu jest 1, a tu jest jedynka domknięta, no to częścią wspólną będzie po prostu 1. Tutaj mi się klamra trochę narysowała tak krzywo, ale dobrze. X równa się po prostu 1. Czyli tak, rozpatrzyliśmy pierwszy przypadek, drugi, trzeci. Tutaj mam nadzieję, że widać, co jest napisane. To jest napisane jeśli, o. Rozpatrzyliśmy trzy przypadki. Pierwszy, drugi, trzeci. No to, żeby zadanie zostało zakończone, musimy teraz wziąć sumę przypadków. Czyli tak naprawdę odpowiedź to będzie pierwszy przypadek lub drugi przypadek lub trzeci przypadek. No i teraz najlepiej wziąć sobie jakiś kolor albo podkreślić i zebrać te wszystkie przypadki. Czyli tutaj mamy zbiór pusty. Tutaj mamy taki przedział, a tutaj mamy taki przedział. I teraz tak, jeżeli mamy taki przedział, możemy oczywiście w głowie sobie to wszystko połączyć, zsumować. Zsumowanie zbioru pustego nic nie da, a tutaj mamy od minus trójki domkniętej do jedynki otwartej, a tutaj mamy 1, czyli możemy napisać x należy od minus trójki domkniętej do jedynki domkniętej. I tutaj jest metoda przedziałowa. I teraz, moi drodzy, serdeczna prośba do Was, żebyście spróbowali zrobić zadanie 108 przykłady BDF i 109 przykłady BDF. Tylko że róbcie na razie metodą właśnie przedziałową, czyli wyćwiczcie sobie algebraiczną. I to by było na tyle na tej lekcji. Dziękuję za Waszą uwagę. Powodzenia.